Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach, 5- i 10-kilometrowym, i nie były one straszne sportowcom. Na starcie wyścigów stawiło się prawie 1000 biegaczy. Trzeci BNY Mellon Wrocławski Bieg Akademicki. Impreza zorganizowana przez studentów, dla studentów i dla wszystkich biegaczy tak naprawdę z całej Polski, z Wrocławia przede wszystkim. Zawodnicy nie walczyli tylko o medale i wysokie miejsce na podium, ale przede wszystkim wspierali chorego chłopca. Pieniądze z wpisowego zasilą konto walczącego z chorobą 17-letniego Mateusza. Robią to studenci, robimy to za darmo, robimy to w czasie wolnym i chcieliśmy go po prostu też poznać, żeby poznać jego historię. Mateusz był uczniem szkoły muzycznej. Jego życie zmieniło się, gdy kilka lat temu zdiagnozowano u niego czerniaka złośliwego. Od tamtej pory każdego dnia walczy z chorobą. Aktualnie mam przyczyn do płuc i dostaję jakiś taki nowy lek, którego jeszcze nie nie jest on stosowany zwykle u dzieci, tylko u dorosłych. Leczenie Mateusza wymaga dużych nakładów finansowych. Lek nie jest refundowany dla dzieci i dlatego miesięczny koszt jest około 18 tysięcy. Mateusz jest podopiecznym fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, ale wsparcie otrzymuje również od studentów. Mieliśmy okazję go poznać w fundacji, kiedy po prostu byliśmy na spotkaniu i myślę, że chyba to zauważyło, a myślę, że Mateusz jest bardzo zadowolony. Akcja jest zorganizowana przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Żacy chcą pomóc Mateuszowi i jego rodzinie w walce z nowotworem. Co więcej, wierzą, że tę walkę wygrają i ta wiara jest najbardziej potrzebna choremu chłopcu. Cały czas do przodu i myślałem o tym, starałem się myśleć pozytywnie. Zachowywałem dobrą pracę, jest okej. Każdy chce brać udział w takich wydarzeniach i jeżeli tym w ten sposób możemy pomóc komuś, no to jest oczywiście jeszcze jeden dodatkowy plus. Piękna idea, no i myślę, że na takie biegi trzeba chodzić dlatego. Rewelacja, naprawdę, wbrew pozorom. Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny wszystkim osobom, które się tu zaangażowały, wolontariuszom, a szczególnie biegaczom, bo bez nich to by nie miało żadnego sensu chyba. W biegu na dystansie 5 kilometrów zwyciężył Tomasz Sobczyk z Wrocławia. Wśród pań najszybsza okazała się Katarzyna Biernacka, która w kategorii Open była ósma. Marta Laburda, Echo 24.